Witaj w podcaście CWS Życie to Rozwój. Ja nazywam się Piotr Turek i poruszam z moimi gośćmi tematy związane ze sportem i rozwojem osobistym. Zapraszam do słuchania. Cześć. Dzisiejszym moim gościem jest Robert Paniączyk, trener medyczny, trener motoryczny oraz fizjoterapeuta. Witam cię serdecznie, Robert. Cześć, witam serdecznie. Tematem naszego dzisiejszego podcastu będzie trening medyczny. Już jest to druga edycja w naszym podcaście, z tym, że teraz bardziej kładziemy nacisk na trening medyczny okiem fizjoterapeuty. Zaczniemy sobie, Robert, od takiego, myślę, najważniejszego pytania, z którym spotyka się trener na początku współpracy ze swoim klientem. Jak zanalizować taką ogólną sylwetkę na pierwszym treningu, tak żeby to nie zajmowało za dużo czasu, a żeby mógł wyciągnąć jak najwięcej z wniosków z tych testów? Czy polecasz jakieś testy osobne, jakieś systemy może do testowania? Najważniejsze to, co nam od razu mówi, jak wygląda nasz podopieczny, to po prostu jak wchodzi, jak stoi, jak się porusza od samego wejścia. Każdy z trenerów, wydaje mi się, że znajdzie swój jakiś tam zestaw testów, który będzie stosował i który będzie u niego działał. Czy to będzie przysiad overhead, czy to będzie cały zestaw testów FMS, czy to będzie koncepcja EPI. Jeżeli działa, jeżeli umiesz się tym posługiwać, to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, jak to się będzie nazywać i jak to będzie stosować. Ważne, żeby można było to powielić, żeby można było powtórzyć ten test i żeby można było go sprawdzić, czy trening przynosi jakikolwiek efekt. Przysiad overhead pojawia się jak gdyby w wielu koncepcjach treningu funkcjonalnego i motorycznego jako test funkcjonalny, pokazujący cały globalny ruch naszego ciała, jak manifestuje się nasze ciało w takim złożonym wzorcu. Natomiast nie zawsze on się wpisuje się jakby w sport, bo wiele dyscyplin ma jakieś swoje kompensacje i wielu zawodników tego testu nie są w stanie zrobić, a grają czy pływają na bardzo wysokim poziomie, więc u przeciętnych ludzi w treningu medycznym fajnie, ale nie zawsze się da go zastosować w sporcie. Nie? Jest też baza testów stricte fizjoterapeutycznych, które pokazują nam długość mięśni, zakresy w stawach, siłę. Więc każdy trener musi do danego podopiecznego dobrać sobie bazę testów. A powiedz mi, jak się sprawdza w przypadku sportowców system, który wcześniej wspomniałeś, FMS? Czy rzeczywiście może on wskazać nam potencjalnych sportowców, którzy są bardziej predysponowani do urazu czy do kontuzji w najbliższym czasie, kiedy w tej skali, bodajże poniżej 14 punktów według FMS-u, wtedy są bardziej predysponowani do kontuzji? Czy rzeczywiście się to tak sprawdza w praktyce? FMS jest testem przesiewowym tak naprawdę i pokazuje nam, jak bardzo nie jest tak szczegółowym, pokazuje nam, jak ten sportowiec się rusza i faktycznie im po prostu mam lepsze wyniki, tym faktycznie gdzieś tych kontuzji jest mniej. No ale są sportowcy na światowym poziomie, którzy nie uzyskują, czy uzyskują powiedzmy te 14 czy tam kilkanaście punktów i cieszą się zdrowiem, cieszą się wynikami. Natomiast no, dążyłbym do tego, żeby jednak, jeżeli ktoś się posługuje FMS, żeby poprawiać chociażby z każdego testu, trzeba nie poprawiać te wyniki w tej punktacji. Mówię, tak jak jest to badanie przesiewowe, czyli daje ci później gdzieś tam punkty, które trzeba dobadać, dotestować i zobaczyć, dlaczego dana rzecz nie działa, nie idzie, bo może wystarczy tam parę drobnych zmian i gdzieś to się naprawi i faktycznie zabezpieczy się tego zawodnika przed kontuzją. Powiedz mi, Robert, czym jest stabilizacja i jak ją możemy podzielić?
jakaś taka ogólna definicja, jak najprościej przedstawić taką stabilizację, bo często w pracach, w artykułach jest ona poruszana, a z tego, co właśnie już się orientowałem, bardzo dużo osób jednak nie wie, jak zdefiniować samą stabilizację, jeśli by miała wytłumaczyć komuś innemu, czym tak naprawdę jest. No, stabilizacja głównie dzielimy na lokalną i globalną. I lokalna się odnosi do poszczególnych stawów, a globalna do całego ciała, do naszego ruchu w przestrzeni. To, co się pojawia często też w literaturze, jako coś jest źle tłumaczone, jakby w Polsce, że jest balance i stability. W Polsce wszystko jest jako stabilizacja wrzucone. Czyli wielu trenerów uważa, że stanie na piłce albo na innej fasolce jeżyku to też jest stabilizacja. Natomiast tam bardziej pracujemy już nad balansem, czyli nad równowagą. Stabilizacja to jest najogólniej mówiąc to, jak jesteśmy stabilni w ruchu, jak precyzyjnie jesteśmy w stanie wykonać ruch, nie kompensując go dodatkowymi jakimiś przyruchami, czy jakby pogarszanie pozycji, w której powinien być wykonany, nie? Czyli w przysiadzie, jeżeli jesteśmy stabilni, mamy stabilny tułów, plecy nam się nie zaokrąglą, kolana nie polecą do środka, jeżeli jest to bieg, no to jeżeli jestem stabilny, moje stawy skokowe są stabilne i stopy, to kolana nie będą nam uciekać do środka i łuk stopy nie będzie się zapadał. To jest chyba tak najbardziej ogólnie można powiedzieć, nie? Czyli to, jak precyzyjnie jesteśmy w stanie wykonać ruch, nie tracąc naszej pozycji w danym ćwiczeniu czy w danej czynności. A powiedz mi, takie działy stabilizacji, jak stabilizacja antyrotacyjna, antywyprostna, antyzgięciowa, to one stricte należą do tej stabilizacji ogólnej czy lokalnej? Raczej do tej globalnej, no bo opieram się na pracy tułowia, kręgosłupa i pracujemy tam całym ciałem. Nie? Z reguły, jeżeli mamy antyrotację, takim najbardziej popularnym ćwiczeniem jest wall of press, czyli pracujemy na stabilnym tułowiu, pracujemy ramionami w różnych ustawieniach kończyn dolnych, czy jest to w klęku, czy w siadzie, czy w offsecie, czy w stanie po prostu równolegle. Więc raczej dotyczy się to z stabilizacji globalnej. Jeśli chodzi o stabilizację lokalną, no to jest to na przykład praca nad rotatorami stawu ramiennego czy biodrowego w pozycjach bardziej izolowanych, z minibandami, z małym jakimś hantlem. I wtedy dotyczy się to stabilizacji lokalnej stawu ramiennego oraz łopatki. Powiedz mi, Robert, zasada joint by joint na pewno jest ci też znana, nowym się Gray Cook. Powiedz mi, czy obecnie jest ona pewnym takim wyznacznikiem, czy raczej już przestarzałym systemem? Co, wielu trenerów na niej bazuje i nie jest złą metodą. I patrząc na przeciętnych podopiecznych, możemy na niej bazować. Na pewno wielu trenerów osiąga na niej też jakieś rezultaty. Natomiast teraz już myślę, że jest więcej badań i bardziej patrzy się na globalnie na ciało i to, jak ono się rusza całe kompleksowo, a nie rozpatrujemy po kolei staw po stawie. Natomiast wiadomo, że mobilność w jednym stawie ma wpływ na stabilność w drugim i odwrotnie, więc nie widzę problemu, żeby na niej pracować, jeżeli ktoś uważa, że działa i ma na tym efekty i robi dobre rzeczy z podopiecznymi, no to czemu nie? Nie jest to najnowsza metoda, ale nie wszystkie najnowsze metody działają.
Jaką metodykę stosujemy podczas skręcenia stawu skokowego? Jak wygląda taki model rehabilitacji, jeśli chodzi właśnie o skręcenie stawu skokowego? I tak naprawdę w którym tygodniu już możemy tutaj wykonywać bądź też przepracowywać w jakiś sposób tutaj już tą stopę? Kiedy występuje tak naprawdę taka możliwość? To zależy, jak mocno była skręcona kostka, czy tak jak mówiłeś, staw skokowy. No, mamy podział od 3 stopnie skręcenia, do tego jeszcze dochodzą jakieś urazy poboczne. Czasami zdarza się nawet złamanie strzałki, czy złamanie kości śródstopia, i to wszystko jakby wpływa nam na to, jak szybko jesteśmy w stanie postawić tego pacjenta na nogi. No też zależy, kto skręcił nam kostkę. Jeżeli skręcił nam piłkarz, który ma silne mięśnie i nie ma dodatkowych urazów, to myślę, że no i jak podejmiemy rehabilitację i działania typu Price od razu, to jesteśmy w stanie go bardzo szybko postawić na nogi. Jeżeli to będzie pani, która wyszła z biura i potknęła się na chodniku, nie trenując nic i skręciła kostkę, jest duży obrzęk, był jeszcze jakiś upadek i dodatkowo urazy, no to myślę, że spokojnie 6-8 tygodni to potrwa, zanim ona w 100% obciąży tą nogę. Dodatkowo też przy każdym urazie takim stawowym dochodzi do takiego automatycznego przeniesienia ciężaru na drugą stronę i takiej obawy przed kolejnym skręceniem, która pojawia się w głowie, którą też trzeba później pracować. To, że pacjent jest w stanie po tych powiedzmy 3 do 6 tygodni obciążyć tą nogę i przejść się bez utykania, znaczy, że on jej nie będzie podświadomie odciążał, więc trzeba jeszcze w tą stronę pokierować terapię, żeby to jak gdyby możliwość obciążenia tej nogi odbudowała się z powrotem w głowie u tego zawodnika czy u tego podopiecznego. Więc to jest bardzo indywidualna sprawa, jak długo trwa rehabilitacja po skręceniu. A powiedz mi, kiedy tak naprawdę trener personalny, powiedzmy o takiej troszeczkę też niższej wiedzy z zakresu treningu medycznego i rehabilitacji, może się włączyć tutaj ze swoją pracą, powiedzmy na przykład w przygotowaniu sportowca bardziej pod kątem takim motorycznym, w którym treningu gdzieś już może swoje elementy wprowadzać dla tego zawodnika? W którym, ale mówisz po tym skręceniu stawu skokowego, tak? Tak. Po skręceniu właśnie stawu skokowego. Jeżeli ten pacjent jest już w stanie obciążyć tą nogę, nie ma obrzęku, i to wtedy jak najbardziej myślę, że już jest, jeżeli będzie w stałym kontakcie z fizjoterapeutą, bo to jest, wydaje mi się, podstawa, to myślę, że mogą pracować równolegle i uzupełniać siebie nawzajem, bo można wykonywać dużo ćwiczeń z korzyścią jeszcze dla tej nogi, na przykład właśnie dodatkowo ją obciążając, chociażby nie wiem, podczas wyciskania nad głowę handla, można skupić na sobie bardziej na, albo całkowicie na tej skręconej stronie, co będzie odbudowywać tą możliwość jej obciążenia w głowie. Więc myślę, że w momencie, kiedy pacjent jest w stanie ją obciążyć i stać na niej bez bólu. Ból jest tutaj, myślę, że będzie głównym wyznacznikiem tego. No, pacjent też wtedy będzie czuł się bardziej spokojnie i będzie mógł sobie na więcej pozwolić, będzie miał mniej stresu przed tym, że to skręcenie się odnowi. Myślę, że kiedy może ją spokojnie obciążyć i nie ma bólu.
A jaka jest metodyka pracy podczas uszkodzenia ACL-a w kolanie, jeśli ktoś będzie miał zerwany ten ACL? Jak później wygląda właśnie taki etap bardziej tego treningu prerehabilitacyjnego, czy już tutaj elementów treningu medycznego? Jak to wygląda? No tutaj też tak samo pewnie ta indywidualnie od przypadku. No ważnym elementem też jest zabieg, czy jest zabieg, kiedy będzie, bo zresztą jest różnie, część osób robi to prywatnie, jest to szybciej, więc szybciej można wrócić do rehabilitacji, szybciej można wrócić do treningu, część osób czeka na to, na ten zabieg gdzieś tam na NFZ, więc ten okres w tej ortezie i po tym urazie nam się gdzieś tam wydłuża. Ale metodyka jest taka, że przede wszystkim no, mamy 6 tygodni do 8, zależy od też osoby, które w ortezie, gdzie co mniej więcej 2 tygodnie zwiększa się kąt zgięcia w stawie i możliwość wyprostu w kolanie. Już wtedy trzeba pracować w tych możliwych zakresach nad zwiększaniem siły w mięśniu czworogłowym, w zwiększaniu siły w mięśniu dwugłowym. Tutaj też ważnym elementem będzie praca nad biodrem, nad zakresami w biodrze i stawie skokowym, bo one też przez uraz i odciążenie będą się zmniejszać. Siła biodra i siła goleni też będzie spadać i później to będzie predysponować do dalszych urazów. Będzie nam wydłużać tą terapię, ten trening. Dwa, że jak wiemy, że kolano jest wypadkową stawu skokowego i biodrowego, więc skoro pojawił się już taki uraz i nie był on powiedzmy przez zderzenie dwóch zawodników na boisku, tylko przez poślizgnięcie się albo upadek na przykład na nartach, to wiadomo, że gdzieś któreś mięśnie na przykład nie zareagowały odpowiednio, jest jakiś dysbalans, biodro może być spięte, co mogło jakby predysponować do tego wystąpienia tego urazu, być mniejszy zakres stawiskowy, który również predysponuje do urazu ACL-a. Grupa kluczowo-goleniowa mogła być zasoba w stosunku do czworogłowego, coś predysponuje nam do ACL-a, więc trzeba przebadać tego pacjenta, zobaczyć też jak wygląda druga noga, która może nam powie, co było jakby przyczyną tego urazu i popracować nad tymi słabymi ogniwami, nie? Które będą najważniejsze w powrocie po urazie. Nie? Biodro, kostka, kolano ok, ale kolano w zakresie, który mam ustawiony na ortezie, dopiero tam po 6-8 tygodniach zdejmujemy ortezę, zaczynamy obciążać nogę, pracujemy na początku w łańcuchach zamkniętych, żeby też zabezpieczyć, żeby to kolano, żeby nie doszło do jakichś tam dodatkowych urazów. Oczywiście usuwamy obrzęk, bo obrzęk będzie się utrzymywał najprawdopodobniej nawet do tam 8-10 tygodni, zależy od osoby, od jego systemu krążenia. Więc tejpujemy nogę antyobrzękowo, masujemy łydkę, staramy się wypompowywać ten obrzęk, bo on może schodzić tam na staw skokowy. To postępowanie jest naprawdę długie i wielokierunkowe, wielopłaszczyznowe i również trzeba je rozpocząć indywidualnie pod każdego pacjenta, więc taką jedną metodykę ciężko tak określić. Wiadomo, w szpitalach każdy dostaje zestaw ćwiczeń i 6 tygodni orteza, ale część sportowców powiedzmy po 4 tygodniach może już odstawić, a znowu pani księgowa po tygodniach dopiero będzie w stanie pomyśleć o tym, żeby obciążyć tą nogę w jakikolwiek sposób. Więc jest to naprawdę indywidualne. Każdy uraz, każdą kontuzję rozpatrujemy indywidualnie. Mhm.
A powiedz mi, jak można w szybki sposób przywrócić mobilność w przysiadzie? Rozdzielmy to sobie na podstawie właśnie testu overhead squat. I mamy przypadki, kiedy osoba odrywa pięty, zaciąga się odcinek lędźwiowy i drążek jest wysunięty daleko w przód i nie jest w przedłużeniu tułowia. Myślę, że zaczniemy sobie tak segmentowo. Na początku osoba, która odrywa pięty. Jak możemy jej przywrócić właśnie prawidłową taką mobilność w tym stawie skokowym? Jak w ogóle można tą dysfunkcję zniwelować? Czy trzeba na początku zbadać, bo to, że będziemy przenosić ciężar na śródstopie i odrywać pięte, to nie do końca znaczy, że mamy zablokowany staw skokowy i że nie mobilności. Może nam brakować po prostu koordynacji w wykonaniu tego ćwiczenia. Natomiast jeżeli już po zdiagnozowaniu dalej w jakichś bardziej specyficznych testach chodzi, że faktycznie ten staw skokowy jest przyblokowany, nie mamy zakresu, no to mamy szereg różnych narzędzi, które możemy wykorzystać od rollerów, aby rozmasować, rozrolować sobie łydkę i achilles oraz piszelowy przedni, który nam odpuści troszeczkę staw skokowy. Mamy ćwiczenia rozciągające, bardzo przydatne są flossbendy, którymi owijamy staw skokowy i stopę i goleń. Uruchamiają nam ten staw podczas ruchu jakby w obciążeniu, gdzie jest tam jeszcze dodatkowo obciążenie tej taśmy. Możemy udać się do terapeuty, który spróbuje zmobilizować to manualnie. Rozmasuje nam dodatkowo mięśnie, poszuka czegoś tam głębiej, czego nie jesteśmy w stanie sami znaleźć wałkiem czy piłką. I dodatkowo popracować nad właśnie koordynacją i nad tym, żeby nauczyć nasz pracy w tym zakresie, który sobie zbudujemy przez te manualne rzeczy, które zrobimy z tym stawem skokowym. Czyli takie aktywne pogłębienie zakresu. Nie tylko biernie sobie gdzieś tam go rozciągamy i mobilizujemy, tylko chcemy zbudować aktywnie ten zakres w stawie. Okej. Okay. A w przypadku, kiedy osobie zaokrąglają się plecy w odcinku lędźwiowym, o czym to może świadczyć? To głównie będzie świadczyć o tym, że nasz podopieczny nie kontroluje miednicy i nie ma stabilizacji tułowia. Myślę, że głównie nad tym trzeba popracować. Wiele przesłanek gdzieś tam jest na temat tego, że może to być długość mięśni kulszowo-goleniowych, natomiast nie ma ona większego znaczenia, jeśli chodzi o zaokrąglanie dolnego odcinka przy przysiadzie. Bardziej bym celował w stabilizację tułowia i w to, że mięśnie kulszowo-goleniowe mogą być za słabe, aby utrzymać nasze ciało jakby w właściwej pozycji. Dwa, też pozycja wyjściowa, która jest w przysiadzie, czyli to jak stoimy i od którego momentu zaczynamy robić przysiad, czy jest to faktycznie tylko zgięcie w biodrach i wysunięcie bioder do tyłu, czy jest tam element zgięcia zgięcia w odcinku lędźwiowym, pogłębienie lordozy, która już nam robi, destabilizuje nam odcinek lędźwiowy i on na samym końcu nam się zacznie odwijać w drugą stronę, więc tutaj praca jest bardziej ze stabilizacją tułowia niż gdzieś tam z mobilnością tyłu uda. Przysiad jest takim fajnym ćwiczeniem, bo jest to ćwiczenie jakby powiedzieć rozwojowe, czyli jak dorastamy jako niemowlak, zawsze robimy przysiad i uczymy się go od dołu. Czyli jesteśmy na ziemi, przechodzimy do czworaków i dopiero do przysiadu i z przysiadu wstajemy. Dlatego ja polecam taką właśnie metodykę nauczania przysiadu, czyli nauczanie przysiadu od dołu. Siadamy sobie na jakimś boksie, ustawiamy sobie plecy, ustawiamy brzuch, napinamy, wszystko tak jak powinno być i dopiero uczymy ruchu w górę.
Później powtarzamy to, schodzimy w dół, znowu ustawiamy, poprawiamy się i wychodzimy w górę. I wtedy jest łatwiej, zdecydowanie łatwiej nauczyć kogoś utrzymania tej pozycji tułowia w tym dolnym zakresie. Wtedy można też obniżyć boks, opuścić go tam do 30 cm, do 45 cm, jak gdyby wychodzić i uczyć przysiadu od dołu, żeby ten najtrudniejszy moment w przysiadzie, czyli ta stabilizacja na dole, była budowana jako pierwsza i utrzymana do góry i później po dopierwszym wraca do pozycji na dole. Ciekawa koncepcja, szczerze mówiąc nigdy jeszcze właśnie nie słyszałem, żeby uczyć przysiadu jakby od tej drugiej strony, ale wydaje mi się, że rzeczywiście może przynieść to fajne rezultaty. Powiedz mi jeszcze w przypadku takiej ostatniej już kompensacji, którą sobie poruszymy, czyli podczas gdy drążek jest wysunięty daleko w przód i nie jest w przedłużeniu tułowia, świadczy to tylko i wyłącznie o braku mobilności w stawie tutaj ramienia w całej obręczy górnej, czy może to być też spowodowane jakąś inną kompensacją? Może być to spowodowane też właśnie ustawieniem tułowia. Wtedy trzeba zobaczyć sobie, jak ten nasz podopieczny wygląda z boku, jak ten przysiad wygląda z boku. Czy całe ciało jest wychylone mocno do przodu, czy tylko, czy same ramiona, tułów jest w pionie i reszta przysiadu wygląda super. Czy biodra nie są za wysoko, czy jest to znowu brak koordynacji i po prostu nie umie wykonać tego ruchu, a po kilku korektach jest w stanie to zrobić. Warto mieć wtedy testy właśnie bardziej specyficzne i takie, którymi możemy uzupełnić swoją wiedzę na szybko, i sprawdzić te zakresy w stawie ramiennym, bo nie jest to powiedziane, że tylko to będzie dawać nam taki objaw, że ten drążek będzie wypadał nam do przodu. Również ten pierwszy nasz przypadek, czyli ta mobilność w stawie skokowym, również będzie nam pogarszać ten przysiad. Może nam unosić wtedy biodra i cały przysiad będzie wysunięty do przodu łącznie z tym drążkiem, więc wszystkie trzy te zaburzenia czy błędy, jeżeli to jest właśnie w FMS-ie, to mogą być ze sobą połączone, mogą być wyeliminujemy jeden, mogą się poprawić wszystkie trzy, mogą się poprawić, nie wiem, przez staw skokowy może się poprawić ustawienie miednicy, więc tak naprawdę musimy później jeszcze doprecyzować to, gdzie jest dokładnie problem. Okay. Jeśli spotkasz się w swojej pracy też fizjoterapeutycznej z bólami w odcinku lędźwiowym, to jakie najczęściej testy wykonujesz i jakie ćwiczenia korygujące się sprawdzają w większości przypadków? Czy to są raczej osoby, które potrzebują rozciągania danych mięśni, czy może wzmacniania? I jak to wygląda tak w praktyce? To bywa różnie i pytam o, jeżeli prowadzę wywiad z takim pacjentem, to pytam o bardzo dużo różnych rzeczy. Podstawy to są to, jak pracuje i jak spędza większość dnia, bo to będzie nam predysponować ten ból w dużej mierze. Ćwiczenia rzadko staram się rozciągać tak bardzo mocno ten odcinek, albo powiedzmy długotrwale odcinek lędźwiowy. Zadaję taką pozycję, powiedzmy, wypoczynkową, relaksacyjną w celu uśmierzenia bólu, bo najgorsze, co jest w bólach odcinka lędźwiowego, to jest zamknięte koło bólowe. Czyli jest ból, ból powoduje napięcie mięśni, a na napięte mięśnie będą powodować ból, będą nam pogarszać ten objaw korzeniowy czy ucisk.
Więc rozluźnianie odcinka lędziowego jak naprawdę i uśmierzy nam ból, co zmniejszy nam napięcie i ten ból nie będzie nam wracał i będzie można pracować jak gdyby dalej. Natomiast większość dolegliwości z odcinkiem lędziowym będzie związana ze stabilizacją tułowia, że jest za słaba, z mobilnością bioder często, jest szczególnie tych mobilność rotacyjnych, wewnętrznych, zewnętrznych, będą podczas treningu obciążenia będą przenoszone nie przez biodro, a przez odcinek lędziowy. Często też zginacze biodra, które przez tryb siedzący mogą być osłabione i skrócone. Mogą być też objawy trzewne, czy jakieś dolegliwości jelitowe, jelito wrażliwe, czy refluks, zgaga, to też może powodować dolegliwości w odcinku piersiowo-lędźwiowym, mogą być zaburzenia z oddechem, więc ja głównie pracuję właśnie ze stabilizacją tułowia, z pracą, pracuję z biodrem, mobilizuję biodro i uczę oddychania. I to jest takie powiedzmy złota trójca, która pomaga jak gdyby w tych niespecyficznych dolegliwościach odcinka lędziowego. Nie mówię tutaj o ostrych objawach korzeniowych czy urazach, ale jeżeli kogoś bolą plecy po prostu z trybu życia, to te trzy rzeczy z reguły pomagają. Okay, a powiedz mi, jeśli chodzi o oddychanie, to jak wprowadzasz to podczas treningu? Czy dzielisz jakby też ruch na fazę ekscentryczną, koncentryczną i w momencie, kiedy występuje ta faza ekscentryczna, to jest wdech, koncentryczna to jest wydech? Czy jak to też rozdzielasz, jeśli chodzi o takie ćwiczenia, powiedzmy, niegłówne jak przysiad, martwy ciąg i wyciskanie, tylko takie uzupełniające jak wznosy boczne czy inne tego typu ćwiczenia? Jak wtedy rozdzielasz to oddychanie podczas ćwiczeń? Uczę oddychania jak gdyby na wdech i wydech, koncentryczne, ekscentryczne. Ale podczas ćwiczeń powiedzmy prehabilitacyjnych staram się też to zmieniać, żeby odwrócić ten system albo zrobić cały ruch na jednym wydechu. Tam, gdzie jest mniejsze obciążenie, jest też mniejsze znaczenie tego oddechu, jak gdyby jeśli chodzi o stabilizację. Natomiast w sporcie często nie masz możliwości zadecydowania o tym, żeby wziąć wydech czy wdech. Rzucasz piłkę, czy łapiesz piłkę, czy biegniesz na takiej fazie oddechu, na jakiej jesteś. Dlatego często tym moduluję i zmieniam. Albo proszę, jeżeli zawodnik czy podopieczny jest bardziej doświadczony i dłużej ze mną trenuje, żeby oddychał tak, jak mu jest wygodnie i żeby był w stanie zrobi to ćwiczenie poprawnie, czyli czy on zrobi to wszystko na jednym wydechu, czy to podzieli na wydech, wdech i na wydech, to jest jak gdyby w jego kwestii. Ruch ma być wykonany dobrze, ma być stabilny, jeśli chodzi o tłów. Napięcie poprzecznego może być utrzymane i na wydechu, i na wdechu. Nie ma to, znaczy powinien to utrzymać na każdej fazie oddechu. Natomiast na początku najłatwiej jest nauczyć się, jeżeli jest na jedną fazę ruchu przypada wydech, na drugą fazę ruchu przypada wdech, ewentualnie całość na jednym wydechu, jeżeli ruch jest krótszy i jest to możliwe do zrobienia, to na jednym wydechu wydech najlepiej nam stabilizuje tułów, bo poprzeczny brzucha jest mięśniem pomocniczym wydechowym. Więc z doświadczonymi zawodnikami jak gdyby daje im możliwość pracy tak, jak im pasuje. Okay. Powiedz mi, jak powinniśmy pracować z
podopiecznym, który będzie miał żylaki. Które ćwiczenia można wykonywać, których ćwiczeń nie można wykonywać, czy można ewentualnie jakoś przeciwdziałać tym żylakom? Pewnie się powtórzę, ale to tak też zależy indywidualnie od pacjenta. Trzeba zobaczyć, jak duże są te żylaki, gdzie występują. Najważniejsze w żylakach jest, trzeba uważać na uraz, więc nie można robić takich ćwiczeń, gdzie podopieczny może uszkodzić ten żylak zewnętrznie, żeby nie doszło do jakichś później powikłań, jeśli chodzi o ranę. Delikatne ćwiczenia cardio typu marsz, rower jak najbardziej będą nam poprawiać pracę łydki, gdzieś wypompowywać nam tą krew. To zależy od wieku pacjenta, no bo w żylaki mamy coraz młodsze osoby, ale w dużej mierze jest to dolegliwość osób starszych, przynajmniej wtedy one są już tak mocno rozwinięte, wystające jak gdyby z nogi i łatwo o uszkodzenie. Na pewno ćwiczenia właśnie te, powiedzmy, o niższej intensywności, większej liczbie na pewno będą lepiej działać niż ćwiczenia, które będą budować tam duże ciśnienie w tych nogach i jeszcze bardziej, powiedzmy, wtłaczać krew w żyły. Lepiej popracować tak, żeby starać się tą krew jak najczęściej przefiltrować i wypompować z kończyn dolnych. Więc właśnie lekkie ćwiczenie cardio, niższa intensywność, większa częstotliwość i to taki prosty przepis. A czy możemy jakoś profilaktycznie przeciwdziałać poszerzaniu się żylaków? Czy nie bardzo są tutaj metody w kontekście fizjoterapii, żeby jakoś zapobiegać powstawaniu nowym bądź też rozszerzaniu obecnych? Te ćwiczenia, o których mówiłem wcześniej, na pewno też będą powiedzmy profilaktyką. Są różnego rodzaju kompresyjne skarpety, czy kompresporty, które nam przez ucisk jak gdyby wypompowują tą krew i będą nam zapobiegać. Natomiast tendencje do żylaków są w dużej mierze genetyczne, ale ruch o niskiej intensywności, marsz, rower to jest główna profilaktyka. Można, jeżeli jeszcze nie ma żylaków, a wiemy, że jest jakaś tam tendencja w rodzinie, to można chodzić na masaż, który będzie nam jakby zwiększał ukrwienie, poprawiał jakość tych żył, ale przede wszystkim wysiłek fizyczny. Okej. Jeszcze takie ostatnie pytanie na koniec. Powiedz mi, Robert, jakie książki odnośnie treningu medycznego możesz polecić naszym słuchaczom? Niekoniecznie muszą być z polskiej literatury. Może o autorze bardziej. Mhm. Myślę, że część w publikacji Stewarta McGilla. Parę jest przetłumaczonych nawet na język polski. Ostatnio taka, która wpadła mi w ręce i którą mogę go naprawdę polecić, to jest tytuł Postaw na plecy właśnie Stewarta McGilla. Wydaje mi się, że jedna z ciekawszych pozycji i powinna być obecna w każdej biblioteczce trenera. Książki Stareta dla początkujących trenerów medycznych i dla trenerów personalnych jak najbardziej. Mm.
Co jeszcze? Może niekoniecznie książki, ale publikacje też takiego badacza Cholewickiego na temat treningu nerwowo-mięśniowego i funkcjonowania właśnie układu nerwowo-mięśniowego. Na pewno jakaś publikacja o fizjologii człowieka. Czy Polska, czy nie, jest wydawnictwo PZWL, taka podstawowa, łatwo dostępna fizjologia stosowana i kliniczna. Jeżeli ktoś chce bardziej w kodowanie motoryczne, no to teraz na przykład nowość od polskich autorów, Sekrety przygotowania motorycznego w sporcie, Packa i Babiarza. Też ciekawa publikacja, myślę, że taka dość kompleksowa na początek, żeby zobaczyć, jak dostać parę nowych narzędzi do pracy. Oczywiście taśma anatomiczna Majersa, to taka anatomiczna książka. Jest też autoterapia, taki tytuł Autoterapia mięśniowo-powięziowa, Jill Miller. Wszystkie techniki z piłeczkami, wałkami, taśmami. I to takie nasze... A, jeszcze jedna pozycja to jest analiza chodu. Richard Whitley. To jeżeli ktoś chce się pobawić właśnie z motoryką lokomocji i z poruszaniem się, to bardzo fajna, nieduża publikacja. Później można tam jeszcze rozszerzyć. I to chyba tyle. To tyle najważniejsze. No wiadomo, jeszcze jakiś atlas anatomiczny by się przydał. Soboty na przykład. Fajny dwutomowy atlas, żeby cały czas być na bieżąco z anatomią. Myślę, że też tyle książek na pewno słuchaczom na sam początek wystarczy. Dzięki Ci, Robert, serdecznie za udział w dzisiejszym podcaście. Powiedz mi jeszcze tak na koniec i naszym słuchaczom przede wszystkim, gdzie mogą Cię spotkać, gdzie pracujesz na co dzień, czy prowadzisz jakieś kanały w social mediach? Na co dzień pracuję w swoim studiu Przystań Med, jest w Poznaniu. Możecie spotkać piętro wyżej na siłowni Przystań Poznania. Kanały prowadzę, powiedzmy, że prowadzę. Mamy kanał właśnie Przystań Med na Instagramie i na Facebooku. Gdzieś tam mój prywatny profil też jest do znalezienia. I tam się najlepiej ze mną kontaktować, jak już. No i to są głównie te dwa miejsca. Bywam gdzieś tam na innych siłowniach w Poznaniu głównie, ale to tylko tak okazjonalnie. Oczywiście wszystkie odnośniki do social mediów Roberta znajdziecie w opisie pod tym nagraniem. Dzięki raz jeszcze, Robert. Do zobaczenia. Cześć. Ja również dziękuję. Do zobaczenia.